Tak, zrobiłem to. Pobiłem widza. Zniszczyłem go na kwaśne jabłko w grze Smite Tactic Hand of the Gods. A skoro już kliknąłeś, to zapraszam cię do oglądania. I tak, to był clickbait. Ale jestem zły, prawda? Czasami też potrafię być złym człowiekiem. I właśnie w tym momencie jestem. I tak właśnie zrobiłem, oszukałem cię. Pokonałem, pobiłem, zniszczyłem mojego widza właśnie podczas gry karcianej. I jestem z tego dumny, że pokonałem go i ośmieszyłem na nagraniu i zapraszam cię właśnie do oglądania filmu. Dobra, słuchajcie, jesteśmy podczas gry z widzem. Zobaczymy jak to, jak powiedziałem, tak też robię. Gram właśnie z jednym z widzów, bo tam mówiłem, że z wami pogram. Jak widzicie, tu mam 5. poziom, o tu na górze. I zobaczymy, czy widz mi da w pierdziel, spuści, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Witam serdecznie w drugim właśnie materiale z tej gry. Mam nadzieję, że więcej nie będzie. Ho, ho, ho. A ja zły i niedobry. Where does attacks deal one to run? Okej. Zastanawiam się nad, szczerze mówiąc, kurde, nad jakąś fajną tutaj opcją. I czy nie, chociaż czym bym nie. Nie, dobra, polecimy na spokojnie. Szczarżujemy się właśnie naszym malutkim Warriorem, bo one są bardzo fajne i bardzo wkurzające. Mają 1-1 co prawda, ale są bardzo wkurzające, jeśli chodzi o to. Dobra, teraz tak, mamy 3 punkty, więc warto byłoby się wypróć za te 3 punkty i zrobić to w ten sposób. O, zrobimy to tak i zaatakujemy. No tutaj się kolega pyta, czy nagrywam. Tak, nagrywam. Powiem, że nagrywam, czemu nie. Dobra. Dobra. Ogólnie swoją drogą kilka osób właśnie mnie zaprosiło tam do znajomych. Widziałem, parę osób gra faktycznie, ale większość osób właśnie raczej nie. Jak to się nazywa? Większość osób raczej to tak polałała sobie po prostu, no ale dobra, szanuję oczywiście. Dobra, w ogóle tak się zastanawiam, no bo ty masz tego łucznika i to jest, no... No i to nie jest fajne, bo ty masz... czym ty jesteś? Wow, plus 1 ręczny, czy to jest ciekawa karta dosyć? Nie powiem, dobra, weźmy sobie, postawmy tutaj wiewiórkę, czemu by nie? Czemu by nie? Naprawdę tutaj już możesz strzelać? Serio? Aha, ten nie może za to. Okej. To dosyć intrygujące. Dobra, zakończmy turę. W ten oto sposób. O nie, ja oddałem ten. Ja oddałem tego cacuszkowca, co daje plus 1 wszystkim. What is unit attack deal? Okej. To w sumie nie powinienem tak daleko go brać, nie? A to jest wiewiórka i to jest bułka, okay, śmieszne. Nie wiedziałem, że mitologia Nordów ma takie... Co ty robisz? Kto to jest? Halo, kto to jest? Co to jest za ziomek? Jeszcze nic mu nie mogę zrobić, czyli co to za karty w ogóle są? Ale temu przynajmniej oddam, to o to chodziło. Ej, halo! Ej, bo ja się czuję zakłopotany teraz w tym momencie. Dobra, weź go zabij. Ty weź tego wykończ w ogóle, tak zacznijmy. Myślę, że to jest dobry pomysł dosyć. Ej, no ja muszę tego zabić jakoś. Halo, co za halo? Ciężkie decyzje. Dobra, walimy go tak, w ten sposób. Walnijmy go w ten sposób, walniemy duch warriorów jeszcze. Wiewiórakiem kurakiem przejdziemy tutaj. No chyba nie powinieneś mieć dystansu. Jak słyszycie, jeszcze mówię przez nos. Jeszcze jestem troszeczkę chory niestety. Ale jak to trzeba, jak to się mówi, trzeba YouTube robić, żebyście mieli co oglądać. Ej, co to za chore karty są? Halo, przestań robić to, co robisz, kolego. Zostaw moją wiewiórkę. Zostaw. Zostaw, dobrze, no przynajmniej zostawił moją wiewiórkę. Ej, to jest straszne to co on ze mną robi. Ja nie wiedziałem w ogóle, że Stone Guardian ma takie w ogóle magiczne rzeczy, nie? On jest jakiś taki, no... No dobry, dobra karta. No co ja mam więcej powiedzieć?
Ciebie nie zabiję, ty mnie też nie zabijesz, a ciebie nie mogę bić w ogóle. Aha, okej, spoko, ale to... Okej, zróbmy w ten sposób. A wiewiórką, na razie chyba możemy nic nie robić, chociaż... Nie, no dobra, zadajmy wiewiórką. Ło, jeszcze tym żołędziem rzucił, czy coś tam. Ej, fajna wiewiórka, podoba mi się. Jest super. Dobra, okej, ej, na razie mamy, że tak powiem, dobrze. Ale to... Ło, nie, on sobie zwiększa życie, o nie. Nie podoba mi się to bardzo. Oj, zmutował mnie. No, ty najgorszy człeku. I co, zadowolony z siebie jesteś, kolego? Ja nie jestem z siebie zadowolony. Aha, możemy walnąć projecta, albo walniemy Emira. Walniemy jeszcze to. I tym polecimy sobie właśnie na kryształ. Ciebie moglibyśmy się pozbyć, tak naprawdę. Tylko pytanie, czy moja pasywka zadziała tak, jak bym chciał, bo nie jestem pewien co do tego. Dlatego wiewiórką na razie nic nie będziemy robili. I nią sobie odejdziemy kapkę dalej. Po prostu. No dobra, zobaczmy, co ty tu wykombinujesz sobie, nie? Ares. Oj, jeszcze stuna będę miał na nim. A i to bardzo, bardzo źle, że tak powiem. Ja nie jestem zachwycony z tego podejścia. Okej, ty będziesz mi tych małych ziutków dobijał, spoko. Okej, czyli robisz to w ten sposób. Okej. Ja mogę ci się skupić tak naprawdę na biciu w kamień, na dobrą sprawę. I... No, i wiadomo. Chwila, mamy 8, wezmę dwóch takich i jednego Emira. Dobra, no ja wiem, że on ma trzy karty, no i to właśnie może troszeczkę zadecydować o jego zwycięstwie, ilość kart, ale ja mam tak w miarę więcej jednostek, na dobrą sprawę. Okej, tutaj oddaliśmy, ty będziesz, jednak się wiewiórką zajął, nie? Najgorsze jest to, że ja nie wiem, jak, w sensie... To jest strasznie OP karta, bo nie działa na niego mele obrażenia, nie? I tak... A, no i okej, czyli teraz ty masz więcej ten wszystkiego, tak? Okej. Okej, to zrobimy to w ten sposób. Rzucamy sobie boosta. Małego buścika sobie rzucimy. Tobą najlepiej... Właśnie, bym tego kolegę zabił. Bo jest tutaj mi kompletnie niepotrzebny i troszeczkę mi przeszkadza. Stąd z kolei zabijamy ciebie, bo ty dostaniesz stuniksa na twarzyczkę i będzie super. Tobą podraszujemy troszeczkę i teraz takie pytanie, czy chcemy być mu... chcemy chyba na nim presję troszeczkę nawet wybudować. Tutaj ciebie zabijemy, a tobą podchodzimy tutaj i strzelamy w kryształ, dzięki czemu budujemy sobie niemałą przewagę, ponieważ on może zdjąć mi co jedynie jakieś dwie jednostki, chyba że zaskoczy mnie jakoś, ale wątpię raczej, ponieważ nie ma jak zdjąć mi tych największych damagerów, a z tyłu mam plus 4 do ataku. Okej, czyli tak, zdejmiesz tego, czyli to było dosyć, jakby to powiedzieć, przewidywalne. No i ty zdejmiesz tego kolegę za dwójkę, czy nie? Czy rzuci się, no lepiej za dwójkę by zdjąć kogoś, bo no, dokładnie w ten sposób. Ale czy ja mam, ile ja mam tu? 8, 10, brakuje mi jednego damage'a. Brakuje mi jednego damage'a, taka ciekawostka, nie? Tak, i tak się zastanawiam... Odejdziemy tutaj, zniszczymy ci tą oto usłupkę. O kurde, myślałem, że odejdę, nie? I... Okej, to w takim razie ty strzel w niego. Ach, tutaj nic nie zrobię, właśnie. I tu jest ten problem mały, nie? Bo chciałem zrobić tutaj miejsce, żeby mógł przebiec imp sobie.
A jak tutaj stanę, dobra, to... No trudno, no najwyżej nie oddasz tutaj nic, bo lecimy sobie z impem. Impek leci sobie w tym kierunku. No i jeszcze tutaj naszego, nie wiem, Bruta, powiedzmy, no tego, nie wiem, Kolosa? Ja nazwę go Kolosem po prostu. No i dalej, że tak powiem, wygrywam, no. Chcąc, nie chcąc pokonam widza. Mam nadzieję, że się nie podstawiasz, kolego Grzywo01, ale pobiłem widza, to jestem złym youtuberem, wiem, przepraszam. Ale no, nie ma co zbytnio zrobić, na moim zdaniem. Znaczy, powiem wam tak, są karty, które faktycznie coś robią. W sensie są strasznie upierdliwe. Na przykład, kurde, ten ziomek jest w cholerę upierdliwy. I straszny, no naprawdę, on jest mega koszmarny. Ja nie wiem, jak ty się pozbędziesz mojego Bruda, nie? Ale może być ciekawie dosyć. Okej, widzę, że się zastawiasz po prostu. Zastawiasz dojście do swojego kryształu. Mądrze, mądrze. Gdyby nie to, że mam tutaj dwóch łuczników z tyłu. Aha, i charge. Okej. Okej, jakiś tutaj charge'ik wleciał. Tak szczerze. Tak totalnie szczerze. Zróbmy to w ten sposób. Ciebie się nie pozbędę, ale mogę stanąć tutaj i cię zaatakować i cię zamrozić, co daje mi, jakby to powiedzieć, niezłe pole do popisu. Tutaj oczywiście robimy w ten sposób, no i tutaj sobie możemy wskrzesić i wygrać z moim widzem. I tym sposobem właśnie rozgromiłem, pobiłem, zniszczyłem Zeusa i Grzywę 01. Moi kochani, to też będzie na tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Łapa w górę, komentarz oczywiście mile widziany. Trzymajcie się do kolejnych materiałów na moim kanale. No i cześć!